Witam serdecznie na kanale Test Misja. Cześć Wam. Jako już prawie 50-latek, ale dzisiaj jest niedziela, a urodziny mam dopiero albo już jutro, czyli 3 kwietnia. No ale wiadomo, że przy niedzieli wieczorem, czy w dzień, w ciągu dnia wpadli najbliższe wpadły osoby. Przyszedł też przede wszystkim tata. No pierwszy raz w życiu dostałem taki bukiet 50 kwiatów, no bo w zasadzie to ja nigdy jeszcze nie miałem 50. Uśmiecham się, śmieję się, bo mam pierwszy raz nagrywam przy kimś, to wiecie jak to jest. Gęba się jara, ale to fajnie, a może właśnie jeszcze lepiej, gdy trzeba się jeszcze bardziej, a może właśnie nie skupić na tym, co się mówię, tylko właśnie, żeby być bardziej wyluzowanym. No, tu kamerka, tam osoba. A może kiedyś się poznacie. Okej, okay. Słuchajcie, no ale tak poważnie. Nie byłoby 50, gdyby nie było tej piątki. I wiemy przecież, o jakiej piątce mówię. I pomimo tego, że mam spóźnienie miesięczne z książką, no ale jednak zdążyłem. Bo co mówiłem wcześniej w odcinkach na test misji, że tak jak niektórzy wiedzą, ten proces trzeźwienia, zmian, rozwoju, zmiana nawyków, przyzwyczajeń. Jest to bardzo długie w swoim procesie, w czasie trwa i moje zamierzenia się spełniają. To, co miałem zrobić, zrobiłem z mniejszym czy większym poślizgiem i to mimo kłopotów różnych tam jakichś osobistych wcześniej. I widzicie, za chwilę no, była najpierw ta piąta rocznica właśnie trzeźwości, trzeźwienia, abstynencji. Teraz już są urodziny moje na spokojnie, na trzeźwo. Było dużo śmiechu, dużo hi-hi-ha. Czyli okazuje się, że można przecież normalnie zjeść obiad i zjeść kawał dobrego ciasta. A teraz przyszedł czas na wstawanie już takie naprawdę. Jak już, no, ja ciągle nie dowierzam. Wiecie, ja pamiętam, jak miałem 18, jak miałem, no, jeszcze to pamiętam, jak miałem 20 parę lat, ale 5 dych, no, się nie spodziewałem, że to tak jakoś szybko zejdzie, jak z bicza strzelił. I na te właśnie swoje urodziny, jako też prezent dla taty, no, nie zdążyłem z urodzinami, ale z książką zdążyłem. Jest już ku wykończeniu. Jeszcze jest tylko w trakcie korekty przez kilka osób i no, doszlifowanie okładki. Ale uwaga, ja mam taką, no, moim takim też marzeniem jest, żeby się do mnie z okazji urodzin dołączyli znajomi, przyjaciele, widzowie. I to jest misja, ludzie, ja tutaj nagrywam jeden filmik na YouTube i na Facebooka. Jeżeli chcecie mnie wspomóc w wydaniu tej książki, bo ja wiem, że niektórzy tam już przebierają nogami i mnie pospieszali. No Rafał, piszesz i co z tego wynika, czy ona jest w końcu, będzie, czy nie będzie. Więc zachęcam do dołożenia się do mojego prezentu urodzinowego z okazji 50-lecia życia i z 50, właśnie z tych urodzin 50. I jeżeli chcesz wesprzeć wydanie tej książki, bo to są jednak koszty, no to jestem rad, możesz to zrobić. W linku na dole i w opisie jest link do zrzutki. A będę się cieszył, że zrobiliśmy to razem. A co w książce? Ja tutaj zapodam kilka cytatów z niej. A tak naprawdę, no to o czym ona jest, no przedstawia właśnie tak w bardzo w skrócie, może, a może inaczej, a może nie, bo no właśnie, bo to znowu kolejne minuty nagrywania. To jest właśnie historia kawałek życia właśnie zwyczajnego, normalnego chłopaka i bardziej jest to, nie bardziej, tylko właśnie jest to opis, nie imprez i jak to było szampańsko, jak to było super, chlać, pić, łoić i jakieś nie wiadomo jakie przygody i lejący się alkohol. A właśnie taki opis, oprócz fabuły jakiejś, jest opis
właściwie to jest dobre nie dla samego alkoholika, ale dla tych osób współuzależnionych, tych, których alkoholik krzywdzi. Rodzina, znajomi, przyjaciele i tak dalej. Że w którym momencie on przechodzi przez tą granicę i w którym momencie te osoby, właśnie taka żona, partnerka, czy partner, czy mąż, nie wie, w którym momencie zupełnie zostali w to wplątani. I, no i właśnie wiadomo, że to jest choroba całej rodziny, tak się o tym też mówi. I tam są właśnie przedstawione w bardzo subtelny, spokojny sposób, niemedyczny, ale jednak trochę nawiązujący do terapii, jak wyglądają mechanizmy uzależnienia. I na tym mi bardzo zależało, żeby to nie było odstraszające, że biorę podręcznik, tak, to jest choroba alkoholowa. No właśnie nie w ten sposób, tylko różnymi opowiadaniami z mojego, to jest taki trochę piciorys jakby, tak to można by było nazwać, i jak wygląda taki rozwój choroby. I ten podręcznik już za chwilę zostanie wydany. Jeszcze trzeba zrobić tylko pliki wynikowe. To jest 500. Samo takie coś przy redagowaniu w drukarni. No i cały nakład i tak dalej, i tak dalej. Także byłbym rad. Dziękuję serdecznie za przyłożenie do prezentu. I jeszcze chciałem powiedzieć, że co? Aha, no i to już za chwilę powstaje Fundacja Test Misja. Być może w tym tygodniu już idę do nas z dokumentami do notariusza, a za 2 miesiące jedziemy z Wacławem na 2-miesięczną trasę Sanok-Gdańsk, no, gdzie będzie się działo bardzo dużo, bardzo wiele, bardzo, bardzo pozytywnie, bo niesienie, tutaj będzie też niesienie takiego posłania, żeby osoby niepełnosprawne nie siedziały w domu, tylko się rzeczywiście nie krępowały, nie wstydziły, nie miały jakichś oporów, że my też chcemy zaznać różnych przyjemności, dotknąć tego życia i też coś się należy od niego. Nie? I właśnie jakby wyciągać ludzi z domów przez sam ten czyn, przez gest, że odważnie wsiadamy i jedziemy. I to by było dzisiaj na tyle. Ja tu już jako od jutra właściwie, nie dzisiaj pełnoprawny 50-latek, co niebywale mi nie chcę przejść przez gardło, przez usta, i nie dlatego, że, bo ja się nie czuję nawet na tyle, tylko to jest dla mnie jeszcze jakoś takie nieprawdopodobne, bo kiedyś się wydawało, jak ktoś ma 50 lat, to jest jakiś już taki chyba trochę starszy gość. Trzymajcie się. Chyba to wszystko, a opis książki, no to trudno tak w 3 słowach powiedzieć, ale będzie niebawem recenzja i wywiad. Zwłaszcza o tym wyjeździe. I dziękuję serdecznie za uwagę i że jesteście ze mną ponad 3 lata. Ci, którzy oglądają, to jest misja, a reszta jest duża. Pa, pa. Dzięki.